Tu mamy następny już punkcik. O, dokładnie tak. I tu już metę mamy. No, już ogarnięty jest. Pięknie, moi drodzy. Yeah! 15 tysięcy, odblokowano co? Naklejki na karoserię, pakiet. I kolejna część została przejęta. Mitsubishi Eclipse GT. Bogactwo, moi drodzy. 57%. No to teraz został nam już tylko tutaj ten teren. I tak naprawdę, tu jeden wyścig mamy tylko ominięty. Więc to tak naprawdę, nie wiem, może z dwa wyścigi ominiemy, jeżeli chodzi o tego, o Bushido. Tak więc nie będziemy mieli za dużo do nadrabiania. Moi drodzy, fajnie, fajnie. Ale póki pamiętam, teraz trzeba Colina dać. Teraz Colin niech ma swoją szansę, żeby się wykazał. Zaczynamy od... Zacznijmy od drifta, więc na razie Colin się nie wykaże jednak, przykro mi. Przepraszam, że cię, Colin, w błąd wprowadziłem i dałem ci nadzieję. Dopiero później się będziesz mógł wykazać. Pamiętacie, jak poprzednim razem wspominałem wam o grupie Le Samurai? No to jako ciekawostkę chciałem wam pokazać logo tej ekipy. A wygląda ono tak. Z gry, jak już wcześniej wspominałem, zostały usunięte wyścigi typu drag. Świadczy to o tym, że w danych gry mamy chociażby ślad po linii tekstowej, która miała się pojawić podczas takowych wyścigów. Oryginalnie w grze Palmont City wcześniej miało nazywać się Mystery City i miało być dwa, jak nie trzy razy większe od ówczesnego Palmont City. Co ciekawe, do miasta beta, jak to lubię nazywać, da się dostać za pomocą glitchy. Jest jeden film, który właśnie to pokazuje. Salma Stella, czyli jeden z naszych pomocników, który jak sam podkreślał jest naszym największym fanem, oryginalnie był w planach jako pomocnik innego bossa. Sal miał panować nad terytorium San Juan, a wyścig z nim miał odbywać się w Salazar Street, czyli w miejscu, gdzie Nikki wraz z Neville'em uczyli nas technik wyścigowych. No pięknie! Naprawdę, teraz to żeśmy ładnie dali czadu. Tutaj tak samo damy ładnie czadu. Już to widzę, serio. 91 tysięcy, oni mają... Ale kurde, słabiaki z nich, bez kitu. Ja to sobie dobre auto teraz dałem do driftów. Teraz to ja sobie mogę podswaniakować. Oni mają dopiero... pierdziele, ale oni są daleko w polu. Masakra. I oni chcieli mnie rozpieprzyć tutaj na tych driftach. Przykro mi, chłopaki, ale nie tym razem. Nice try. Ten komputer to już musi mieć niezłego tam rage'a, że ja tyle punktów wbiłem, no nie? Se wyobraźcie, że ja jako ja tutaj reaguję jako człowiek, a tutaj nagle sztuczna inteligencja zaczyna tam, nie wiem, rage'ować, że zaczyna, kurde, komputer sam siebie od środka bebechy wyrywać ze złości, że przegrywa z kimś takim jak ja, nie? Se wyobraźcie coś takiego, jaki to byłby popierdzielony scenariusz. Ale jaki śmieszny to byłby scenariusz. Oni 100 tysięcy nie będą mieli punktów, nie ma takiej opcji. Nie będą mieli 100 tysięcy. W życiu Warszawy. Ja już i tak tutaj kończę z nimi, tak więc elegancko. 12 tysięcy. Odblokowano naklejki plemienne. Zaraz będziemy mieli 60%, tak więc super. Ten tor w sumie nawet tak całkiem. Dobra, to może jeszcze ten tor zrobimy, żeby nie było, że się Colin na nas obrazi, że ja go tutaj tak wykorzystałem. Chociaż nie, Colin jest tutaj. No to pomyślę jeszcze, zobaczymy. Może zrobimy, kurde, ten tor jeszcze. I'm ready for this. Let's do it.
No to dawaj. Znowu mamy ten sam soundtrack .mp3. Wow, o kurde. Ała? Tego nie planowałem, tak chciałbym tutaj nadmienić, nakreślić, że to nie było w moich planach. O! Przyspieszyłeś mnie trochę. Ale dobrze, pięknie, Colin. Bardzo dobrze. Not bad, not bad, dokładnie. E! O! Przystanek autobusowy, serio? Znaczy ja wiem, że policja, ale no wiecie, tak kamera się śmiesznie zatrzymała na tym przystanku autobusowym. Okej. Spadać na drzewo. Nie no, panowie, weźcie się uspokójcie. Dajcie mi wygrać ten wyścig i odpierdzielcie się ode mnie. Bo ja tu zaraz będę musiał Kenziego wytrzeć o podłogę, żeby dostał taki soczysty wpierdziel, żeby był zweryfikowany i otrzymał tak zwaną lekcję pokory, którą ewidentnie chłop potrzebuje, bo tam coś pod kopułą ewidentnie nie gra. Tak więc no, policjanci, dajcie mi spokój. Dobra? Możemy się tak umówić? Zapłacę wam, kurde, nie wiem, 300 koła. Oddam całą gotówkę, byle byście dali mi spokój. Ej, ale ładnie tutaj wygląda ten... te takie orientalne klimaty. Te takie, w sensie, orientalne ozdoby. Ale też taki... wprowadzałem taki orientalny klimat. Fajnie to wygląda, naprawdę. To wszystko się bardzo graficznie ładnie prezentuje. Tak samo jak soundtrackowo. A wy ogólnie jakie macie wspomnienia z wyścigami na kontroli Bushido? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekaw, jak wy sobie radziliście, jak graliście pierwszy raz w Carbona. Dobra, koła, pakiet drugi, fajnie. O, Renault Clio. Super. O, uspokojenie. Kings Park. Spoko. Serce mi podskoczyło tutaj normalnie. Widziałem, jak ona chciała tu wjechać. Jak ten radiowóz chciał tu wjechać. You think that car's got what it takes? Huh? Enough to take me on? Okay. First, we're gonna run in the city. And then, only if you win am I gonna give you a shot at taking what's mine. But if you think you can beat me in a canyon duel, you're as much of a joke as your car. Ale wypierdalaj, kurde, nie jesteś w ogóle śmieszny. Jesteś, kurwa, żałosny. Mogę się już z nim ścigać. Wyścig z szefem. Ty, kurwa, szef śmietników co jedynie jesteś. Ej, kurde, kusi mnie, żeby te tory zrobić jeszcze. Wiecie? Trochę mnie to kusi, żeby zabrać się za te wyścigi. Ale nie wiem. Finalnie nie wiem. Miałem w ogóle sprawdzić jeszcze jedną rzecz. EA Tracks. Możemy tutaj podpalać sobie niektóre nutki. Hip Hop Game. Rock. Ej, możemy sobie tutaj ustawić playlistę. Super. Ja bym sobie poustawiał na niektóre wyścigi, ale to zrobimy dopiero od następnej sesji. Teraz nie będę tutaj kombinował. I teraz pytanie, robić te dwa wyścigi, czy już lecieć na tego, kurde, przygłupa? Zrobimy te dwa wyścigi. Miejmy to już za sobą w sumie. Zróbmy to, ogarnijmy to. Niech Colin ma trochę więcej czasu antenowego, a nie, kurde, tylko jeden wyścig, bo to byłby naprawdę... to byłoby mu trochę na plucie w pysk, brzydko mówiąc. A ja chcę, żeby każdy czuł się tutaj doceniony, jakkolwiek by to nie brzmiało.
Tak więc zrobimy tak i przed Kenjim wyłączymy sobie autozapis. Wiecie dlaczego? Bo kurde, o ile pierwszych dwóch bossów to mogłem tak olać te auta. Chociaż trochę szkoda tego Aston Martina. No i trochę auta NG też szkoda. Tak na Mazdzie mi w cholery zależy. Rzadko kiedy miałem Mazda RX-7 tego Kenjiego. Tak więc tu sobie wtedy autosave'a wyłączymy. Żeby kurde zdobyć to auto. No i super, i patrzcie, już mamy drugie okrążenie, więc szybko pójdą nam te wyścigi. Bardzo szybciutko bym powiedział. Więc chyba jednak zrobimy 100% w karbonie. A na początku, widzicie, mówiłem, że nie chciałem robić 100%. A jednak patrzcie, jak szybko zdanie zmieniłem. To było do przewidzenia. Tak szczerze, ja się trochę spodziewałem, że ja zmienię decyzję. Bo ile Most Wanted'a mogę nie robić na 100%, bo już na kanale raz zrobiłem te... 8 lat temu. Tak, karbona nigdy nie robiłem na 100% na kanale, więc czemu by nie zrobić? Dobra, zrobimy 100% w karbonie. Czemu nie? 12 tysięcy, super. Odblokowano turbo poziom, drugi pakiet uliczny. Odrzucamy. Potem będziemy se nadrabiać. Tam teraz na 21 Street. Tak jest. No i ostatni tutaj mamy tor. I tu już będziemy mieli Bushido całe ogarnięte w 100%. Wszystkie wyścigi zrobione będą. I w ogóle Colin ma bardzo ładne Porsche. Bardzo mi się podoba. Wizualnie, jak i ogólnie sam w sobie samochód mi się podoba. Cholerna telewizja, na szczęście udało mi się ją ominąć, tak więc jesteśmy górą, a nie dołem, jak to mawia klasyk. No, znowu się odzywają te psy policyjne. Weźcie łeb utkajcie, proszę, jedźcie kogoś innego spisywać, no nie wiem. Ostatnio widziałem, że jakaś staruszka na czerwonym przechodziła, możecie spisać ją. Wypadałoby wręcz, a nie tutaj zajmujecie się pierdołami jak wyścigi uliczne. Albo nie wiem, ostatnio widziałem, że donaty zostały przecenione, no. Pójdźcie sobie tam, kurde, nie wiem, w zapasie kupcie jakieś z podwójną czekoladą. Czy cokolwiek. Dajcie spokój mi i moim kolegom, z którym się ścigam, mimo że się tam w większości nie lubimy poza Colinem. Ale no jednak to są przysłowiowi koledzy, z którymi spędzam czas. Dobra, widzę, że oni tutaj powoli próbują nas nadgonić. Pytanie, czy im się to uda? Wątpię w to, żeby im się to udało. Colin trochę też jest w tyle, ale na szczęście trzyma się jeszcze podium i to jest najważniejsze. O, ze skrócika skorzystamy. Ale trochę nas spowolnił tak delikatnie ten skrót. O kurde, Nie. To było nieprzemyślane, co ja teraz zrobiłem. Colin, ja to wygram. O, ty jesteś drugi, super, będziemy na podium razem. Yeah, 12 tysięcy. Skrzynia biegów, poziom 2, pakiet uliczny. No, teraz w Bushido przejęli jakiś teren. Jakiś wyścig. No, ale teraz dostaniemy już wszędzie tylko po 500, tak więc to, co miałem ogarnąć, ogarnąłem i zrobiłem to, uważam, jak najlepiej, tak więc super, fajnie. Autozapis, na razie wyłączymy. Dobra, autozapis jest wyłączony. W razie co jeszcze tutaj zapiszę tak dla pewności, żeby nie było przypału. I teraz możemy lecieć już na bosika, tak więc Kenji... Jadę ci wpierdolić. Szykuj się. You remember me, right? I don't think you do. If you did, you wouldn't be sitting here right now.
Darza, dostaniesz lekcję pokory taką, że dosłownie cię z kapci wyrwie. A Mazda X7 to po prostu mi z litości już oddasz. Tak więc teraz ja ci pokażę, na czym polega ta lekcja pokory. I to jest właśnie to, o czym wam mówiłem na początku tej serii. Kenji jest jednym z najprostszych bossów i osobiście uważam, że jako pierwszy boss, on się właśnie nadaje jako pierwszy boss, nie? Ale z jakiegoś powodu mi tego Wolfa dało, no ale to pewnie przez to, że zacząłem z Alfa Romeo. Gdybym pewnie wybrał Mazdę albo wybrałbym Camaro, to dopiero bym miał wtedy jako pierwsze Bushido. No zaraz zobaczcie kurde na niego, no patrzcie gdzie ja jestem, a gdzie jest Kenji. Jeszcze go trochę spowolnię tą oponką, może w nią wjedzie, będzie zabawnie. Całkiem. Jedyne gdzie Kenji będzie mógł sobie poradzić, co jestem wręcz święcie przekonany, że będzie mógł mnie tam roztrzaskać, to jest na driftach w kanionie. To może, znaczy na driftach, boże, w wyścigu na kanionie. To jestem wręcz święcie przekonany, że jemu może pójść o wiele lepiej. Z prostego względu, no ci bossowie akurat są tak zaprogramowani, że tam wpierdziel spuszczają na tych kanionach, no nie? Ale może też się los do mnie uśmiechnie i ja go po prostu za pierwszym razem sprowadzę do parteru. Też tak oczywiście może być. Nie mówię, że tak będzie, ale wiecie jak to jest, nie? A wy ogólnie napiszcie w sekcji komentarzy odnośnie Kenji'ego, czy wam się zdarzyło, że jechaliście z nim na początku gry, w sensie, że był to wasz pierwszy boss. A jeżeli nie był to wasz pierwszy boss, tylko tak jak w moim przypadku trzeci lub drugi, to opowiedzcie, czy mieliście z nim problemy, jak graliście za pierwszym razem lub czy za którymś razem z rzędu. Co w ogóle o nim sądzicie? Bo dla mnie jako boss on jest beznadziejny, prawdę mówiąc. I on się właśnie nadaje na takiego pierwszego bossa, na taką, wiecie, rozgrzewkę. Już prędzej Wolf jest trudniejszy od Kenji'ego, no nie? Tak więc wiecie o co chodzi. No kurde, gdzie on jest? No powiedzcie mi. W Most Wantedzie to zaraz by mnie taki Earl czy jakiś inny, kurde, Biklusia zaraz by mnie doganiał, a tutaj? No proszę was. Nawet nie stara się w ogóle mnie dogonić. No, cieszy się, że ja wjechałem w ścianę, ale sam daleko w tyle jest, nie? Więc trochę takie... Nie rozumiem za bardzo logiki, ale okej. Mogę wielu rzeczy nie rozumieć. Natomiast rozumiem jedną rzecz. Że ten pierwszy wyścig to ja zmiotłem go z planszy. 15 tysięcy żeśmy dostali, super. Turbo poziom, drugi pakiet, profesjonalny. Teraz mamy wyścig w kanionie. Jedzie, jedzie! It's your last chance to face reality and back off. A czemu ty się nie wycofasz? Masz do tego też prawo, też się możesz wycofać. Aj. Czułem, że tak będzie. Czułem, że ja wypadnę albo za planszę, albo on mnie będzie tutaj chciał właśnie dojechać. Dobra. Początek nie wygląda zbyt obiecująco, ale ja lecę z nim łeb w łeb. No teraz to możesz sobie co jedynie ten, chłopczyku, w palcu, w uchu pogrzebać. Bo już zostałeś, kurde, wpierdzicz nie z tej ziemi. 18 tysięcy, Mazda X7 odblokowana, super. Czyli razem żeśmy zdobyli ile? 23 tysiące. Chłop dostał wpiernicz stulecia, mówiłem, jak nie za pierwszym, to za drugim razem. No way, punk. No ale wypierdalaj, nie jesteś zabawny. Już ci zresztą mówiłem to na początku. Downtown podbite.
Dobra. Dwie możliwości mamy. Cztery karty. Ostatnio miałem pecha. Może się teraz uda. Moi drodzy, ja zamykam oczy. Pięć tysięcy w gotówce, dobra. Rozum podpowiada mi dwójkę. Ale może być trójka. Dobrze, że ja wyłączyłem autozapis. Dobra, nie patrzę. Kurwa mać, ja pierdolę. No cóż, trudno się mówi, żadnego bossa nie udało mi się auta zdobyć. Ale pech, ale nie będę tego zapisywał. Chyba, że gra z automatu... Nie, gra z automatu tego nie mogła zapisać, bo wyłączyłem autozapis. W każdym razie mamy teraz Yumi, która jasno dała nam do zrozumienia, że ma dosyć już Kenji'ego, tak więc ładnie sobie przejebał chłopczyk bananowy. I lecimy na spotkanie z nią. O, czeka na nas. Ale ładny Mitsubishi Eclipse. I have a secret that you'd like to know. I was there that night you left. I was up a fire escape. You can see pretty good up there. You can hear things too. Unit 4, Unit 4, you are confirmed for a 1046 on suspect Bravo, Charlie, and Delta. Suspect Alpha driving a blue Toyota is a non-action. Repeat, suspect Then the cops Alpha step out and hit every car. But the blue one, yours. I didn't make any sense of that. Somebody interfered in a big way, and now you need a good crew to pick up the pieces. Kurczę! Ładnie! You did not disappoint. And now we got the whole city locked up. That deserves a reward. Let's meet up at the old courthouse. O! Dariusz chce się spotkać. Ale wiecie co? Heh! A! Myślałem, że mogę wrócić do kryjówki i się potem z nim spotkać. Dobra! Jedziemy na spotkanie z nim. Niech będzie. Nie mogę tego ominąć. Ale już mamy 62% gry. To jest naprawdę, kurde, dobry wynik. Zobaczmy, czego on chce od nas. No, jest i on. So, this sleuth has figured everything out. You just couldn't leave good enough alone, could you? We were making bundles of cash, you were clearing your name. What more could you want? Well, things have progressed a little further now than I thought possible, and I'm gonna have to cash you out. Mr. Krall! Come on. I didn't let you take my money the first time. What makes you think this is any different? You actually thought that I would front you the cash to save you from this loser? Then sit around while you were encroaching on my territory? Greed's always been your problem. You've got a lot to learn about the big times, little man. This city is mine, and it's time for you to disappear again. It's Cross. Right to my place. Show's over. Thanks. Glad you changed your mind. I'm just a bounty hunter. And I always get paid. Just make sure I do. Look, I hate it when people
people say I told you so. So here goes. Seems that some of your team was there the night that you left. They tell a different story than the one I've been hearing from Darius. Thing is, their stories seem to add up. Somebody tipped off the cops. Somebody let you escape. And somebody switched the bag. Now I know who that somebody was. Darius likes to pull the strings. Now here's something he doesn't know about. Part of the deal with Cross is that I race with you. Think you can handle that? You're not the only one with a score to settle. Now, let's get out of here. We got a lot of ground to catch up. Ja pierdolę, powiem wam szczerze, to się ładnie tutaj, jak to się mówi, fabuła rozwinęła. Dobra, niestety, ale tutaj będę musiał Sal ciebie zwolnić. No przykro mi, teraz tutaj chciałbym do mojego zespołu zatrudnić Yumi oraz Niki. Aha, nie mogę. To muszę któregoś z tych tutaj panów wywalić. Samson, przykro mi. Na twoje miejsce wchodzi Niki. To już było. Zatrudni. Teraz te mam ładny zespół. Kurde, znowu to samo. Zrobione. Dobra, moi drodzy. Tu mamy wojny wyścigowe, którymi zajmiemy się w następnej i ostatniej sesji nagraniowej. A tutaj mamy już ostatni teren gry. Następnym razem skopiemy dupsko temu przebrzydłemu, fałszywemu Dariusowi. A na ten czas dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podoba, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Wpadajcie na mój kanał, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Jak nie Need for Speed Carbon, to może was coś innego jeszcze zainteresuje. No i wpadajcie na moje socjale, linki są pozostawione w opisie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!